Wszystkiego najlepszego wszystkim dziewczynom, wszystkim kobietom. Szczególne życzenia kieruję do tych z Was, które walczyły z parasolkami o prawa kobiet, o prawa człowieka, a 15 października postawiły na demokrację. To z myślą o Was w Ministerstwie Zdrowia powstał projekt Świadoma, Bezpieczna Ja. Ten projekt to pakiet rozwiązań legislacyjnych. Mówił o nich trochę premier Donald Tusk i prezydent Rafał Trzaskowski. Po pierwsze in vitro. Dziękuję wszystkim z Was, którzy zbieraliście podpisy i tym wszystkim, którzy podpisaliście się, bo były to kobiety i mężczyźni, pod obywatelską ustawą. 1 czerwca ruszamy z programem in vitro opłacanym z budżetu państwa. Nowością w tym programie jest onkopłodność. Osoby, które muszą poddać się bardzo trudnej terapii onkologicznej, a w przyszłości chcą być rodzicami, będą mogły zamrozić swoje gamety. Drugim naszym zobowiązaniem wyborczym było rozszerzenie bezpłatnych badań prenatalnych. Poszerzamy je nie tylko przedmiotowo, będą dostępne dla wszystkich kobiet bez względu na wiek, jeśli lekarz tylko uzna, że one są jej, tej kobiecie potrzebne. No i wreszcie tabletka dzień po, czyli bezpieczna antykoncepcja awaryjna. Bez recepty, jeśli w 25 krajach Unii Europejskiej można ją kupić bez recepty, bez żadnych ograniczeń, to dlaczego w Polsce ma być inaczej? Nie rozumiemy tego i dlatego ta ustawa już wyszła z Sejmu. Czekamy na podpis, wiecie czyj. Ale Senat jesteśmy już prawie po. O Senat, mówię, więc czekamy na podpis. Kochani, Edukacja zdrowotna, w tym seksualna, to kolejny punkt pakietu Świadoma, Bezpieczna Ja. Jak chcemy uniknąć niechcianych ciąż, jeśli nie edukujemy młodych ludzi i nie udostępniamy im antykoncepcji? Rozmawiałam z pielęgniarkami szkolnymi. Są gotowe prowadzić lekcje o zdrowiu, w tym zdrowiu seksualnym. Wreszcie szczepienie przeciw HPV. HPV to groźny wirus przenoszony drogą płciową, wywołujący raka. Możemy szczepić swoje dzieci, dziewczynki i chłopców, 11, 12, 13-latków, żeby zapewnić im bezpieczeństwo. Rozmawiałam z farmaceutami, bo chcemy, żeby te szczepienia były dostępne także w aptekach. I wreszcie opieka okołoporodowa, kolejne nasze zobowiązanie wyborcze. W tym znieczulenie okołoporodowe. Jestem po rozmowach z anestezjologami. Będziemy promować te porodówki, które udostępniają takie znieczulenie, które oferują kobietom naturalne porody z takim znieczuleniem i uwaga, będziemy je motywować także finansowo. Mamy już gotowe rozwiązania legislacyjne i na koniec to, o czym mówił pan premier, czyli bezpieczna terminacja ciąży w sytuacjach dopuszczonych polskim prawem, tych, które są zapisane w ustawie. Otóż w poniedziałek kieruję do konsultacji społecznych rozporządzenie, w którym zmieniamy ogólne warunki umów pomiędzy NFZ-em a szpitalami prowadzącymi oddziały ginekologiczno-położnicze. Jeśli odmówią kobiecie terminacji ciąży zgodnej z polskim prawem, tracą kontrakt. Kochane, macie prawo. Dziewczyny, kobiety, macie prawo być świadome i bezpieczne. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.